Cześć Jarosy. Dzisiaj film tak, taki jak widzicie w tytule, czyli 10 dziwnych faktów o mnie. Jeśli film Wam się spodoba i Was rozśmieszy, to oczywiście kciuk w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A jeśli chcecie być tak totalnie na bieżąco z moimi filmami, to kliknijcie obok tej subskrypcji taki dzwoneczek i będą Wam się pojawiać powiadomienia o moich filmach, ponieważ niektórzy z Was piszą, że nie wiedzą, że mam nowy film. Słuchajcie, filmy są w poniedziałki, w środy, tak dla jasności, ale dzwoneczek pomaga. Także zapraszam do oglądania. Tak na wstępie to uważam, że jestem wręcz przekonany, że każdy człowiek robi jakieś dziwne rzeczy albo ma jakieś swoje dziwne zachowania czy przyzwyczajenia, ale większość z tych ludzi o tym nie mówi, ponieważ jest to niewygodne i jest to wyjście ze strefy komfortu. A zauważyłem, że prawie nikt nie lubi wychodzić ze strefy komfortu. Ja też nie, ale cały czas się tego uczę i pokonuję te bariery i dzięki temu jest mi naprawdę o wiele lepiej. Jezus, naprawdę. Gdybym ja nie wyszedł ze swojej strefy komfortu, to bym nie był teraz tu, gdzie jestem, czyli nie byłbym wolnym człowiekiem i bym nie spełniał swoich marzeń. Naprawdę, uwierzcie mi. No ale przechodząc do meritum, czyli do faktów dziwnych o mnie, 10, to przechodzimy do tego pierwszego. Pierwszym dziwnym faktem o mnie jest to, że jak zasypiam, to muszę jakby tak ułożyć nogi z kołdrą, że jak jest kołdra, to nie. Tak, jak są moje stopy, to kołdra musi iść tak, wiecie o co mi chodzi? Tak jakby tak przykrywać dookoła moje stopy. Nie wiem dlaczego tak mam tak od dziecka. Jeśli o tym nie pamiętam, to tego nie robię, bo lubię jak jest mi tak trochę chłodniej. Ale jak nie wiem, na przykład oglądam jakiś horror, to zgubię, bo ja się nie boję takich rzeczy, naprawdę, ale jak oglądam jakiś horror, mam jakieś dziwne myśli, to zawsze ta kołdra musi iść tak wiecie, tak za stopy, tak dookoła. Creepy trochę, ale tak po prostu mam. Jak już jesteśmy przy tym łóżku, przy tym spaniu, no to kiedy idę spać, muszę mieć totalnie zasłonięte okna. Nie może być nawet, wiecie, taka szczelinka, że jest okno. Mam obsesję i taki pewien strach przed czymś, ale... No, tak? Nie wiem, wiesz, to zgubię, ale... Albo dobra, nie mówię o tym chyba. Nie wiem, takie dziwne. No ale musi być to okno zasłonięte tak totalnie. Nie może być żadne światło, nie mogą być żadne dźwięki, nic. Musi być cicho, czarno i chłodno, jak po prostu w jakiejś takiej ciemnej i wilgotnej noże. Jakkolwiek to brzmi. Ale naprawdę, nawet jak są czasami takie włączniki do światła, żeby zapalić, wiecie, i jest taka lampka, taka dioda, to mi ona doprowadza do szału. Nawet jak jej nie widzę, to ja wiem, że ona się świeci, więc jeśli coś takiego w danym mieszkaniu albo w miejscu, w którym teraz jestem, po prostu śpię, to zaklejam to taśmą, bo mnie doprowadza do szału, no nie mogę. Zaklejam wszystkie diody taśmą, od ładowarek, nawet jak wiem, że jakaś kropka od jakiegoś gniazdka czy coś, nie, nie może tego dać. Trzeci dziwny fakt o mnie to to, że no od dziecka oglądam horrory, no to chyba już wiecie, ale ten fakt to jest to, że na przykład jak oglądam jakiś horror i mam to do dzisiaj niestety, już teraz mniej, bo jestem dorosłym człowiekiem, ale zdarza mi się, zauważyłem niestety coś takiego, że jak oglądam jakiś film, który gdzieś tam mnie przeraził, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, że jakiegoś filmu horroru się boję, no to mam coś takiego, jak idę na przykład do toalety sobie siku, to nie wiem, ustawiam sobie w głowie coś takiego, że mam 30 sekund, żeby wrócić z powrotem do łóżka. To jest tak głupie, nie wiem czemu to robię, ale tak mam. I wiecie, robię siku i tak wiecie, mówię, szybko ręce tak biegnę do łóżka z powrotem. Nie wiem, jakbym, nie wiem, jak też tak ktoś z was ma, to dajcie mi koniecznie znać, a jak nie, to po prostu jestem psychologiem, no ale trudno. Tylko wariaci są coś warci, proszę państwa. No i kiedy zasypiam, to muszę mieć naprawdę chłodno. Nienawidzę mieć za gorąco, za duszno. Naprawdę, lubię chłód. Oby coś do pięcia. Czwarty dziwny fakt o mnie, to kiedyś, naprawdę często, a teraz raz na jakiś czas zdarza mi się coś takiego, że jak jem lody w domu, albo u kogoś, takie wiecie, nakładane do miseczki, to ja sobie dolewam troszkę wody i tak mieszam, żeby była taka papa przypominająca lody takie nawijane, wiecie, w budkach. Nie wiem czemu, ale tak robię i te lody wtedy mi bardziej smakują. Piąty dziwny fakt, jeśli chodzi też o jedzenie, to dla mnie to nie jest jakby dziwne, ale spotykam się z takim czymś, że dla ludzi to jest dziwne. Ale jeśli jem jajecznicę, no to biorę chleb, kładę te jajka na chleb, a na jajka kładę ketchup. I tak wtedy jem taką ogromną fajdę kanapkową, jajecznicową. Szósty, dla mnie nie dziwny, ale też dla wielu ludzi dziwny fakt o mnie to to, że słucham nieustannie, bez przerwy, praktycznie codziennie niektórych piosenek Sex Masterki, którą serdecznie pozdrawiam. Siódmy dziwny, szalony, normalny fakt o mnie to to, że kiedy jestem sam w domu,
albo ewentualnie są osoby, przy których mogę być w 100% z sobą, tak total of total, no to chodzę po domu, skaczę, śpiewam, tańczę, czasem godzinę, czasem dwie, czasem więcej. No i potem na drugi dzień najczęściej, jak wychodzę z domu, to sąsiedzi mówią, że ładnie śpiewam, tylko mam przestać o 22, ponieważ nie mogą spać. Tak to ja. 8. I to jest naprawdę dziwny fakt o mnie, ja tego nie rozumiem, ale znam osoby, które też tak mają, przysięgam, bo jak zacząłem o tym mówić, to parę osób powiedziało, ja też tak mam naprawdę i to było takie dosyć fajne, bo wiecie, nie jestem takim aż dziwolągiem, tak? Ale ten 8. dziwny fakt o mnie to jest to, że na przykład jeśli, to jest czasami, nie wiem, czasami mam jakby świadomość tego, czasami nie, ale jak ktoś mnie dotknie, o, teraz na przykład muszę, ale już tłumaczę o co chodzi, jak ktoś mnie na przykład dotknie po lewej stronie ciała, czy to jest noga, czy ręka, czy brzuch, obojętnie, to ja albo ten ktoś musi zrobić to samo po prawej stronie, tak wiecie, nie wiem, bo tak właśnie wiem teraz, że dotknąłem się tutaj i musiałem z powrotem tutaj, nie wiem, ale czuję tak ogromną potrzebę tego, nie wiem co to jest, chore, dziwne, ale tak czasami mam, nie zawsze, ale czasami. 9. fakt o mnie, dla niektórych dziwny i niektórzy tego nie rozumieją, no ale trudno, uważam, że nie każdy musi mnie rozumieć, to to, że w związku nie mogę być z drugą połówką. W związku muszę być z osobą, która jest kompletna, tak jak ja. Ponieważ ja w życiu nie potrzebuję drugiej połówki, żeby być jakiś spełniony, spełniony, nie. Ta osoba też musi tworzyć całość i te dwie całości muszą po prostu się ze sobą dogadać i się zaprzyjaźnić i to jest super. I nie mógłbym zaśpiewać Can you live without you? To nie ja. Ja jestem całością. Nikt nie urodził się po to, żeby nadać memu życiu sens. Nikt. No. Tylko ja mogę to zrobić. 10. i ostatni dziwny fakt o mnie. To jakiś czas temu moja przyjaciółka Madzia odkryła coś takiego, o czym ja nie wiedziałem, a robię to od lat, słuchajcie. Bo dopiero mi się tak uświadomiła, jak ona mi to powiedziała. To jest coś takiego, że jak ja na przykład tak się mega skupię i coś robię, jednocześnie słuchając muzyki i tak się, wiecie, zatopię w tej muzyce, to ja nie nucę, znaczy nucę, ale inaczej niż normalne nucenie. Nie robię lalala czy tam nanana, tylko na przykład leci jakaś piosenka, a ja robię nie wiem co to jest, ale naprawdę tak robię. I teraz na przykład jak skupiam się tam, czy montuję jakieś filmy, czy coś rysuje, czy pisze jakieś maile i słucha muzyki, to wiecie, na początku jest takie niby normalne śpiewanie, tam coś tam i po chwili no chore to jest, nie wiem co to jest, no nie mogę normalnie nucić lalala czy nanana, tylko ja już wiem, że jestem inny od wszystkiego, inny od innych, inny od wszystkich i jak tylko się da indywidualny po prostu pod każdym calu, ale chore, dla mnie to jest chore, no ale pracuję nad tym, żeby nie robić drży, ale to jest chyba silniejsze ode mnie. Tak, moi drodzy, to 10 dziwnych faktów o mnie. Jeśli macie podobne, to koniecznie dajcie mi znać, ale jeśli macie też jakieś inne dziwne, to piszcie mi w komentarzu, bo jestem ciekawy, naprawdę, bo to są takie czasami do przemyślenia fajne rzeczy, dziwne, takie, które chore, no bo jest chore, zgadzam się, to jest chore. To jest naprawdę chore. Ale jeśli macie jakieś dziwne, nie wiem, swoje jakieś akcje, przemyślenia, zachowania, jakieś triki, dziwne rzeczy, fakty o was, koniecznie piszcie mi w komentarzu, bo mnie to bardzo naprawdę ciekawi, ponieważ no, chcę stworzyć fajną społeczność, która wie o sobie różne rzeczy. No i jeśli film wam się podobał, to oczywiście kciuk w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!